Czeremcha Pospolita. Chciałem pokazać w ogóle, czym się różni od czeremchy amerykańskiej, czyli czeremchy późnej, która w tej chwili jest tak inwazyjna. To jest nasz gatunek rodzimy. On dojrzewa zwykle już w lipcu. Tutaj jeszcze się uchowały owoce i to bardzo obficie owocuje. Gatunek rodzimy w całej Polsce występuje nad rzekami. Zarówno czeremcha amerykańska, jak i czeremcha ta nasza rodzima ma jadalne owoce, aczkolwiek te amerykańskie są smaczniejsze, są słodsze i są mniej gorzkie. I ta też ma owoce trochę mniejsze. Ale były dawniej przez dzieci jadane. Dodawano je także do chleba, żeby nie czerstwiał. Dawno, dawno temu, w dawnej Polsce. Na Syberii często używano, bo jest tam mało owoców i właśnie no, nie ma z czego wybierać. A u nas raczej była uważana za takie byle co. Miała różne śmieszne nazwy. W dużej części Polski nazywano ją korcipą. Tutaj właśnie też na południu czasem korczyną. Być może nazwa miejscowości Korczyna od tego pochodzi, czy Korczyn. A czeremcha też nazwa właśnie taka słowiańska i też pewnie miejscami w Polsce spotykana bardziej na północy. Czeremcha Pospolita to drzewo, które ma bardzo czarną korę, bardzo to jest charakterystyczne, często wielopniowe. Pnie się przy rzekach przewracają i potem przewrócone pnie zakorzeniają, tworząc takie no, nieprzebyte zarośla. Jest to drzewo, które jako pierwsze wytwarza liście na wiosnę, przed innymi drzewami, zdecydowanie kilka albo kilkanaście dni wcześniej. I bardzo wcześnie zrzuca liście i liście się przebarwiają bardzo pięknie na czerwono. Już teraz mamy w sierpniu właśnie początki tego. Popatrzcie, a tu mamy czeremchę późną, zwaną też czeremchą amerykańską, Prunus serotina. Późna dlatego, że kwitnie dużo później. Nasza czeremcha kwitnie pod koniec kwietnia, no najpóźniej gdzieś tam koło 1 maja. Natomiast czeremcha ta kwitnie dopiero no, parę tygodni później. I później zawiązują się owoce. Owoce dopiero właśnie dojrzewają w drugiej połowie sierpnia, a często nawet dopiero we wrześniu, nawet zwykle we wrześniu. Owoce są trochę większe od owoców czeremchy zwyczajnej, tej naszej europejskiej. Liście są takie świecące, gładkie, tak? O ile właśnie nasza czeremcha ma takie liście matowe, to i ma taki, jakby taki łańcuszek nerwów na brzegu liścia, to ta ma takie dosyć jednolite liście. Bardzo dużo owoców, ptaki je uwielbiają. Jest to gatunek inwazyjny, wypierający inne gatunki drzew i krzewów, jeśli gdzieś się pojawi. Dlatego nie należy go sadzić na nowych stanowiskach. No dawniej lasy państwowe popełniły ten błąd, że go rozprzestrzeniały jako domieszkę biocenotyczną dla ptaków i szczególnie na takich suchych glebach ubogich, bo ona ma bardzo małe wymagania co do gleby. A więc wkracza na przykład w drzewostany sosnowe i zupełnie nie pozwala sośnie się odnawiać. Także w przyszłości być może będziemy mieli właśnie takie lasy z domieszką czy dominacją czeremchy późnej, właśnie szczególnie na tych lżejszych siedliskach. Na glinach rośnie trochę gorzej, ale też świetnie się ma. Jest to gatunek właśnie, no teraz już lasy nie sadzą czeremchy, no nie wiedziano, kiedyś ludzie nie uświadamiali sobie, że ten gatunek może być tak inwazyjny. Jest to gatunek w Ameryce bardzo rozpowszechniony, jego spotkamy od Meksyku aż po Kanadę. Ja sam widziałem kobiety indiańskie w Meksyku sprzedające jej owoce na targu. Są to owoce pyszne, o takim migdałowym posmaku, ale słodkie i według mnie są to w ogóle najlepsze owoce na nalewki, jakie w ogóle są w Polsce. I nalewkę taką robimy bardzo prosto. Zbieramy te owoce i zalewamy alkoholem 40 czy 70%. Nie potrzebują słodzenia, one są dosyć słodkie i możemy po prostu podtrzymać je z miesiąc, dwa i potem zlać i po prostu mamy gotową nalewkę, która jeszcze najlepiej, żeby postała jakiś czas, kilka miesięcy. Jest to coś pomiędzy migdałami a wiśniówką, także no, przepyszny smak, w ogóle wszystkim zawsze bardzo, bardzo smakuje. Ale prośba, nie rozprzestrzeniajcie, nie sadźcie w ogrodach. Jeśli gdzieś rośnie duże drzewo, możecie zbierać owoce, to zbierajcie oczywiście, ale żeby jej nie rozprzestrzeniać. Jest to roślina świetnie znosząca przycinanie, odbija od pnia, można ją kilka razy przycinać i ona dalej żyje.
Także, no właśnie, trudno z nią walczyć. Natomiast zaobserwowałem jedną rzecz, że jak widzę tutaj na przykład przycięto to drzewo, no ścięto zupełnie pień, ono odbiło, to wtedy wytwarza owoce na takiej wysokości, że można je zbierać. Tymczasem duże drzewa właśnie mają te owoce wysoko, także no można ją prowadzić w takiej uprawie przycinanej co 3-4 lata i ona, może nawet co rzadziej, bo ona w pierwszych 2 latach no nie będzie wytwarzała owoców, ale potem właśnie wytwarza te owoce bardzo nisko i one są wtedy większe niż owoce dużych drzew. Popatrzcie, tu mamy 2 gatunki czeremchy obok siebie. Tutaj właśnie amerykański gatunek, czeremcha późna, Prunus serotina, gładkie liście świecące i tutaj nasza europejska czeremcha. Bardzo wyraźnie widać taki łańcuszek nerwów, taka jakby obwódka, tutaj te nerwy się łączą, czyli te nerwy odbiegające od nerwu głównego właśnie potem jakby łączą się na brzegu liścia. To jest bardzo typowe właśnie dla naszej europejskiej czeremchy. Te liście akurat na tym filmie są trochę jaśniejsze. Nie zawsze tak jest. Zdarza się, że nasza czeremcha też ma ciemniejsze liście, ale one są bardziej matowe. Nie są takie nigdy świecące jak u czeremchy amerykańskiej. Napatrzcie się.